Hej, witajcie! Z tej strony Durwart, witam Was ponownie w World of Tanks Blitz, tym razem w materiale, w którym przywitamy nową nację w tej grze, czyli czołgi francuskie. Na początku przepraszam Was za dość słabo brzmiący mój głos, ale jestem chory i nie brzmię najlepiej, mimo kiepskiego sprzętu. Dodatkowo również mój głos szwankuje, musicie mi to wybaczyć. Ale przejdźmy już do właściwej treści materiału. Jak widzicie, zrezygnowałem z postanowienia, jakie narzuciłem sobie na początku gry, że będę rozwijał jedynie drzewko niemieckie. Wraz z wejściem nowej nacji otrzymaliśmy darmowy slot w garażu, który postanowiłem wykorzystać właśnie do rozwijania czołgów francuskich. Trochę już, jak widzicie, pograłem. Mam B1, czyli tier 4 i tylko jedna linia dostępna prowadzi nas do AMX-a 50B. Oczywiście czołgi francuskie będą wyróżniać się tym, że są to pojazdy z magazynkiem. O co chodzi w evencie, który z tej okazji został ogłoszony? Otóż mamy do wypełnienia zadania w ramach zaginionej dywizji. Cały opis eventu znajduje się w samym kliencie gry. Rozpoczął się on 23 lutego i potrwa do 8 marca. Przynajmniej do tego czasu będziemy mogli wypełniać zadania, aby otrzymywać notki. Te z kolei wymieniać możemy na kontenery. Kontenerów mamy 3 rodzaje. Kontener standardowy Alianci, 3 w jednym oraz Francja AMX CDC. W każdym z tych kontenerów możemy wylosować różne bonusy. Każdy z nich zawiera po 2 sztuki. Abyśmy taki kontener mogli zdobyć, nie będę oczywiście wymieniał wszystkich tych nagród, bo te widzicie na ekranie. Abyśmy taki kontener mogli zdobyć, trzeba uzbierać 250 notek za wykonywanie misji w grze. Pamiętacie zapewne ostatni event Nów Księżyca, w którym do zebrania były smocze amulety oraz, jeśli się nie mylę, co to było? Zapomniałem. Wybaczcie, nie będę tego sprawdzał. Tutaj za wypełnianie misji mamy właśnie wspomniane notki tych. Udało mi się już kilkanaście zebrać i właśnie teraz, przechodząc przez magazyn, wymienimy je sobie na taki właśnie kontener. Używamy notek i kontener trafił do naszego ekwipunku. Trafiłem kontener standardowy sojusznicy. A, niech będzie. Wymieńmy sobie od razu wszystkie dostępne notki. I te kontenery otworzymy sobie właśnie teraz. Na kolejne otwieranie zaproszę Was oczywiście do kolejnego materiału. Mam nadzieję, że już będę brzmiał nieco lepiej. I zobaczmy, co czeka tutaj na mnie. Otwieramy pierwszy kontener. Ładna animacja. 40 tysięcy kredytów i doładowanie doświadczenia bojowego. Nie było źle. Zobaczmy, co przyniesie nam kontener numer 2. No to jeszcze coś jest innych, a to właśnie te rezerwy. O, nie dotknąłem, wybaczcie. I otwieramy sobie kontener drugi. A w nim ponownie doładowania. Kontener trzeci zawierać będzie kredyty i po raz kolejny doładowania. A ostatni kredyty razy 2, czyli 80 tysięcy. No, początek można by powiedzieć nie najlepszy, ale zobaczę. Może uda mi się coś ciekawego trafić. Do wygrania jest tutaj oczywiście poza czołgami francuskimi premium również IS drugi, CDC i FCM. To oczywiste. Poza tym sporo bonusów, które możemy wykorzystać na przyspieszenie grindu drzewka,
na tym mi dość mocno zależy w tym momencie, bo mając czwarty tier, misje, które mam do wypełnienia, właśnie losowane są dla tego poziomu. Przez co ilość notek, jakie zdobywam, są mniejsze. Trzeba zatem albo sprzedać B1, albo jak najszybciej wbić wyższy poziom, tak aby te misje losowało mi chociażby z poziomu 6, który, jak widzicie, w moim garażu dominuje. No i tych notek zbierać więcej. Cóż, wybaczcie, że taki krótki materiał, ale też nie chcę przemęczać mojego głosu. Będę się więc z wami żegnał. Życzę wam oczywiście powodzenia w wypełnianiu misji i zbieraniu notek. Jeśli trafiliście coś ciekawego, dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że będziecie mieli więcej szczęścia ode mnie. I cóż, żegnam się z wami. Na dziś to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!